Dzień dobry, serdecznie witam. Z wysokim napięciem problem mamy chyba wszyscy, a jeżeli ktoś z nas nie ma, to niestety, ale latem ten problem się pojawi, ponieważ coraz więcej fotowoltaiki znajduje się w naszym otoczeniu, a przestarzała sieć energetyczna nie jest w stanie tej energii przyjmować. Dlatego bardzo mnie ucieszył mail od pana Zygmunta, który stworzył proste urządzenie, które zabiera w odpowiednim momencie nadmiar energii i przekazuje to do grzania ciepłej wody. Sterowanie nie odbywa się napięciowo, a prądowo. Całe to urządzenie opiera się tylko na tych kilku elementach. Tutaj znajduje się sterownik EEP618. Ten sterownik na Allegro kosztuje tylko 237 zł. Ten sterownik uruchamia zasilanie grzałek i to jest cała idea pana Zygmunta. Bardzo zapraszam was do obejrzenia krótkiego filmu, gdzie pan Zygmunt tłumaczy, jak działa cały system. Jeżeli macie pytania, piszcie je koniecznie w komentarzach. To jest bardzo ważne, ponieważ takie podejście bardzo zwiększa nam autokonsumpcję. Mamy pewność, że nie pobieramy prądu z sieci. System jest bardzo czuły, czyli jeżeli w pewnym momencie chmura przesłoni nam panele, grzałki natychmiast się wyłączą. Jeszcze raz serdecznie zapraszam do obejrzenia tego krótkiego filmu. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, chciałem przedstawić taką skrzynkę do sterowania grzałkami w ciepłej wodzie użytkowej. Wcześniej, zanim zrobiłem tą skrzynkę, oglądałem wiele filmów, między innymi na kanale pana fotowoltaiczne. No i tam sugerował pan wykorzystanie takiego sterownika napięciowego. Ja kupiłem 3 takie sterowniki. Miałem zamiar sterować każdą fazą osobno, bo na każdej fazie mam osobną grzałkę. No i zrobiłem taką skrzynię. Ta skrzynia została częściowo tam z odzysku, z części zamontowana, z tego co miałem w warsztacie. Natomiast brakujące elementy dokupiłem. Niestety dwóch moich sąsiadów też posiada fotowoltaikę. I tutaj urządzenie wykrywało podwyższone napięcie, kiedy u nich już zaczęło ładować, ponieważ oni mają panele na wschód. Mimo, że moje panele jeszcze słabo ładowały, grzałki mi się załączały, przez co sporą część energii pobierałem z sieci zamiast bezpośrednio z fotowoltaiki, a jestem już na nowych zasadach, więc było to dla mnie tym bardziej niekorzystne. Zacząłem szukać innego rozwiązania i wypiąłem te urządzenia i zamontowałem taki przekaźnik. To jest przekaźnik prądowy, czyli steruje amperami, a nie napięciem. To jest przekaźnik EEP618 i tutaj mam ustawioną w tym momencie fotowoltaika, to jest wpięte pod jedną z faz do fotowoltaiki. Wystarczy jeden, ponieważ mój falownik, jak większość, ładuje na wszystkich fazach tak samo, czyli to ten prąd jest taki sam, więc nie ma sensu stosowania 3. I tutaj jest ustawione, jeżeli ten prąd ładowania przekroczy 4,5 ampera, wówczas on załącza swoje styki i pozwala na pracę grzałką, a grzałki pobierają właśnie około 4 do 4,5 ampera. Czyli w momencie, kiedy ten prąd ładowania przekroczy to, co grzałki potrzebują, on dopiero pozwala na załączenie. W tym momencie mamy 3,60 ładowanie ampera, więc te grzałki są wyłączone. Dopiero w momencie, kiedy, tak jak mówię, skoczy powyżej 4,5 ampera, załączają się te grzałki. Tu widać bardzo fajnie to zjawisko, kiedy na przykład mamy słońce, przechodzi chmura, kiedy ta chmura zasłoni słońce, amperaż spada i natychmiast te grzałki się wyłączają i czekają, aż ta chmura przejdzie i po czym załączają się z powrotem, czego w napięciu by nie było, bo napięcie się w miarę trzyma tego wysokiego poziomu, więc działa to źle, jeżeli sterujemy napięciem. Tutaj dodatkowo kupiłem jeszcze na AliExpress takie miernik napięcia i też prądu na każdą fazę osobno. Kupiłem 3, bo to było dosyć tanie, tam po 30 zł. To jest tylko takie do podglądu, żeby wiedzieć, co się dzieje z panelami. Znaczy z napięciem sieci bardziej niż z panelami. Tutaj jest stycznik, który załącza te grzałki. Żeby grzałki zostały załączone, musi być spełnione kilka warunków. Nie wystarczy tylko podwyższony amperaż, znaczy odpowiednio wysoki amperaż. Kolejnym warunkiem jest tutaj pozwolenie programatora na pracę. Ten programator jest ustawiony, na wszelki wypadek ustawiamy go od godziny 9 do godziny 15, bo tylko w tym zakresie słońce ma szansę na tyle świecić, żeby ten prąd był wystarczająco dobry. W razie awarii tego stycznika wiem, że mi się w nocy nie załączy, ponieważ to urządzenie tego pilnuje. Ponadto
ustawienie sobie też przerwę w grzaniu wody między 10 i 12 w sobotę, w niedzielę, bo wtedy najczęściej coś gotuje. No i też, żeby ten prąd był zarezerwowany na pracę płyty indukcyjnej, czy też czajnika i innych rzeczy, to wówczas wtedy grzałki nie pracują, żeby ta fotowoltaika po prostu wystarczyła na potrzeby domowe. A mam tylko 5,5 kW, więc no nie mogę wszystkiego naraz włączyć. Dodatkowo jeszcze tutaj zamontowałem sobie oczywiście czujnik temperatury. Ustawiłem wodę tutaj na 75 stopni. No i w momencie, kiedy tam temperatura zostanie osiągnięta, oczywiście to urządzenie przerywa obwód, no i stycznik się wyłącza. Tutaj mam jeszcze drugi czujnik temperatury. To jest taki na wszelki wypadek. On z kolei rozłącza się dopiero, jeżeli temperatura wody przekroczy 80 stopni. Czyli ten gdyby się zepsuł i mimo, że woda będzie bardzo gorąca, on by dalej grzał, to ten wyłączy mi wtedy te grzałki, że woda się po prostu nie zagotuje w zbiorniku. 75 stopni dosyć wysoko, ale ja mam grzałki, jak większość bojlerów, w połowie zbiornika, w związku z czym no tylko połowę mam nagrzaną, więc tą wodę gdybym przemieszał, no to ona będzie dużo zimniejsza. W każdym razie taka temperatura no wystarcza mi na 2-3 dni. Gdyby przez 2-3 dni kolejne nie było słońca, to taka ilość wody wystarczy mi, żeby na moje potrzeby wystarczyło. Natomiast jeżeli chodzi o czas nagrzania, mam 300-litrowy zbiornik, to mniej więcej 2-2,5 godziny pracy grzałek i z 40 stopni podniesie mi do tych 75 bez problemu. Może nawet mniej niż 2 godziny. Także no, to urządzenie działa, uważam, perfekcyjnie. Tutaj sprawdzałem na odczytach z e-licznika, porównywałem to też z odczytami z falownika i tutaj jestem pewien, że nie bierze mi żadnego prądu do grzania tej ciepłej wody. 100% prądu idzie wyłącznie z fotowoltaiki, bo tutaj nawet ustawiłem te pół ampera więcej, czyli te jak grzałki potrzebują 4 ampery, to ja ustawiam, że dopiero o 4,5 to się załącza, więc jakiś tam jeszcze zapas dałem, żeby mieć pewność, że na pewno ta woda się nie będzie grzała z wykorzystaniem prądu z sieci, tylko i wyłącznie z paneli. Jestem z tego zadowolony, działa to dobrze i polecam takie rozwiązanie. Uważam, że to jest jedyne słuszne rozwiązanie. Dziękuję.